Stan wojenny oczywiście wzbudził gotowość we wszystkich zdrowomyślących, wierzących i Polakach, że pewne rodziny zostały pokrzywdzone, że są w kręgu podejrzanych, sprzeciwiających się władzy. Były to dziesiątki rodzin, spośród których górnicy byli ranni, no i dziewięciu ostatecznie zabitych. Wyzwoliła się dobroczynność pod adresem tych rodzin. Wyglądała różnie, nieraz aż wzruszała. Przychodziły podziemne struktury, struktury Solidarności Podziemnej ze składkami, które przynosili dla poszkodowanych ofiar rodzin górników kopalni Wujek. Moim obowiązkiem było przekazywać pod właściwe adresy czy te składki, które dochodziły na moje ręce bezpośrednio. Najczęściej tak było, czy ktoś był pośrednikiem. Ja przekazywałem te pieniądze przez pośrednictwo pań zespołu charytatywnego. Malutka parafijka, w której byłem dopiero początkującym proboszczem, próbowała być też normalna, a normalna parafia ma zespoły charytatywne. Ileś pań wyrażało gotowość pomocy. Oni też wiedzieli, ile z rannych, pod jakimi adresami mieszkają, jaki jest stan tego zdrowia tych ludzi. Do mnie też dochodziło i przez ręce tych ludzi informacje, jak wygląda ta sytuacja. A każdy 16 dzień miesiąca następnego mobilizował ludzi do modlitwy, którzy przyjeżdżali szczególnie na ten dzień 16 z różnych miejsc Polski pod krzyż, aby zapalić światło, pomodlić się, dopisać jakiś wiersz, przytoczyć. Można powiedzieć, pod krzyżem pojawiła się ciekawa też literatura opozycyjna, ale była też literatura piękna. Pojawiały się nowe wiersze ku czci zamordowanych górników kopalni Wujek. Ktoś pilnował tego, żeby to nie zostało wykradzione, zniszczone. Być może nie wszystko zostało ocalone, bo potem pojawiały się już regularne zespoły milicyjne, które miały tylko jeden interes – zlikwidować wszystkie ślady czci tego miejsca. Aresztowano, wywożono ludzi, karano ich administracyjnie. To była wielka sprawa, którą nie wiem, czy ktoś dokładnie prowadził dokumentację tych faktów. Ja niestety sam tego nie prowadziłem, bo uważałem, że to właśnie należy do Związku Solidarnych, do tych, co ocaleli i co chcą nie zacierania śladów, tylko utrwalania świętych miejsc uświęconych krwią ludzką. Mam nadzieję, że wiele rzeczy ocalało. Do mnie należało pojawiać się pod tym krzyżem, modlić się pod tym krzyżem, nieraz wyśpiewać jedną, drugą pieśń. Zawsze zastawałem ludzi modlących się. Ta obecność sułtany dodawała im odwagi i mocy. Podobało mi się, że po którymś z zebrań rejonowych wszystkich księży w Katowicach ksiądz biskup Herbert na końcu tego zebrania powiedział, że on teraz idzie pod krzyż kopalni Wujek. Nie mówił, że proszę, żeby wszyscy poszli, nie było takiego zdania, poszanował wolność księży, ale wydaje mi się, że kto mógł z księży, ten postąpił za biskupem, dotarliśmy do tego krzyża, a tu już czekała na biskupa i na księży wysoka hierarchia milicyjnych generałów. I sposób, z jakim się odzywali do biskupa, wskazywał, że niewiele mają kultury w sobie, że nie wiedzą nawet, jak się zwrócić do biskupa, z jakim tytułem. Tylko proszę obywatele o odstąpienie od tego obiektu. Nie było słowa krzyż, nie było słowa biskup. Jak gdyby z obcego imperium spadli do Polski, do Katowic i zachowują się jak właściciele miejsc, na których się nie znają. Ksiądz biskup był twardy i zamiast dyskutować z tym
pyskującym tam generałem, czy nie wiem, pułkownikiem, nie wiem w jakiej randze był, niestety na odznaczenia wojskowych się nie znam, ani milicyjnych, ale na pewno były to najwyższe władze. Biskup zainicjował modlitwę, oddanie czci krzyżowi, nie dyskutując z nimi, po spełnieniu tych obowiązków modlitwy za ojczyznę, za tych górników, za ten zakład, wszyscy się rozeszli z poczuciem spełnionego obowiązku i dobrego świadectwa biskupa. Było to potrzebne i nam, duchownym, że biskup od tego miejsca nie ucieka, że stać go na odważne wyznanie wiary tu, gdzie najwyższą cenę zapłacono. Mnie co prawda biskup przestrzegał, żebym nie chodził z domu do kościółka sam, żebym zawsze miał świadków, bał się, że mogą mnie gdzieś zaatakować. Przyznam, że się nie bardzo przejmowałem tymi przestrogami biskupa, nie wierzyłem w to bardzo, że może mi się coś złego stać. Zresztą, i tu muszę uzupełnić, czego nie zdążyłem powiedzieć, o dniu ostatnim mojego bycia na kopalni przy krzyżu, właśnie ta noc 15 grudnia skończyła się nie tylko tym absolucją generalną, ale tuż przed schowaniem się do tej kanciapy, gdzie były sztable chleba, prawie że sam zostałem przy tym krzyżu, bo wszyscy się rozprysnęli po tym haśle, chłopy jadą, na te swoje stanowiska obronne. Ja zostałem przy tym krzyżu z różańcem w ręku, z tą niedokończoną modlitwą, z tym krzyżem i sobie myślę, jeśli tak postąpią jak na Staszicu, jak na Halembie, no to taka dzicz z pałkami, z tarczami wtargnie i będą walić na oślep, nie bardzo władni nad swoim stylem zachowania, bo prawdopodobnie byli pod jakimś też, pod wpływem jakichś środków odurzających, prawdopodobnie. I że teraz się odbędzie walenie i mnie, księdza w sutannie, dyżurującego w ważnym miejscu parafii. I jak to na to pytanie sobie wewnętrznie chciałem odpowiedzieć, postawiłem sobie takie pytanie, o nie, to za ładne, żeby to było prawdziwe, że mogą mnie tu przy tym krzyżu z różańcem w ręku ukatrupić. O nie, za ładne, żeby było prawdziwe. I wtedy mnie właśnie wciągnięto do tej kanciapy, ale zdążył jeszcze młody chłopak przylecieć z obrazkiem w ręku, ręka trzęsąca się ze strachu, z prośbą. To był wizerunek Matki Bożej, już nie powiem jakiej, tego nie pamiętam. Matki Bożej z Dzieciątkiem, niech ksiądz mnie pobłogosławi. W filmie Kuca ta osoba ginie. Nie wiem, czy on zginął, czy nie, nie wiem, ale ta trzęsąca się ręka tego młodego chłopaka, górnika. I ta prośba, niech ksiądz mnie pobłogosławi, wpisała się razem z tym moim niedowiarstwem, że nie pora jeszcze dla męczeństwa księdza. To była właśnie scena z 15 grudnia 81, między modlitwą i rozproszeniem się i tą ostatnią absolucją generalną na zewnątrz kopalni. Na zewnątrz łaźni łańcuszkowej, nie kopalni. Łaźni łańcuszkowej.